Cześć, nazywam się Zarek Kraśnicki i dostałem ciekawe zapytanie o świadectwo zdrowia, health certificate dla urzędu tureckiego. Tak, dobrze słyszałeś, urzędu tureckiego. Witam, ubiegam się o drugie obywatelstwo tureckie. Od 3 lat jestem żoną obywatela tego kraju. Natomiast w ambasadzie tureckiej zażądano ode mnie oprócz świadectwa o niekaralności także świadectwa zdrowia. Zasadnicze pytanie, czy wystawia Pan takie świadectwa zdrowia bez podania do czego służy, no bo tak inaczej trzeba by było napisać świadectwo zdrowia na stanowisko żona. To nie jest żart, jestem z miasta wojewódzkiego i tutaj nikt nie słyszał o świadectwach zdrowia innych jak badania okresowe. Takie świadectwo może być po polsku, bo i tak muszę przetłumaczyć je na turecki, nigdzie nie choruję. Nigdy nie chorowałem na żadne przewlekłe choroby, pracuję zawodowo, bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam. No cóż, wystawiałem podobne świadectwa do różnych krajów, akurat nie na stanowisko żona może nie, natomiast i do afrykańskich, i do Stanów Zjednoczonych, i do Turcji też, tam w jakimś innym celu, z reguły w języku angielskim, kilka świadectw do Japonii. Także tutaj też nie będzie problem. Badanie odbywa się we Wrocławiu na ulicy Żernickiej 215. Obowiązkowa jest wcześniejsza rejestracja. Jestem jedynym lekarzem w przychodni mówiącym po angielsku. Także musisz zadzwonić pod numer 601-775-123. Powtarzam, 601-775-123. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Na marginesie myślałem, że w Polsce jest ciekawa biurokracja. Natomiast albo my gonimy świat, albo świat goni nas. Także bye bye. Jeszcze raz zapraszam na swojego bloga badania lekarza medycyny pracy.com.